zrobimy doniczki. Piękne słoiki. Z tych oto słoików. Do tych słoików włożyłabym te kamienie. Tak, ale włożymy. Przesadziłabym na te kamienie te zioła, żeby to pięknie wyglądało i to by sobie tak stało. Rzeczywiście lubisz kamienie. Uwielbiam. Duże dobra, rzucaj, to może co, już ja bym się zajęła ziołami, co? Gdyż ja wolę zajmować się kamieniami. To świetnie, że ty się nimi zajmiesz, bo ja wolę się zajmować kamieniami. No, trzymaj się, brachu. To wygląda przepięknie. Wlazło. Więc jest to opcja do tych kamyków. O, no, bo kamienie tutaj dobrze, nie? Robią robotę. No. No, zobacz. Troszkę, wiesz, co mi to przypomina taki las. Nie no, powiem ci, że spoko. Tymianek tu. Tu rozmaryn, żeby to były takie dłużej stojące. Tak, tak, no, żeby takie mniej wymagające. Trzy rozmaryny nie? Też nie byłyby złe, o, tak naprawdę, bo też ładnie by wyglądały, ale na przykład tymianek i lawenda. O, lawenda też była. Trzy lawendy, trzy rozmaryny, trzy tymianki, taki monotemacik, taki na takiej fajnej, grubej desce. To jest po prostu piękne. I dodam jeszcze, że eleganckie i funkcjonalne.